trwa dobra passa szkoły podstawowej nr 4. Na wniosek jednego z radnych przy placówce powstanie pierwsza strefa określana jako Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź. Problem przy tej szkole polega na tym, że rodzice odwożący swoje pociechy do szkoły, nie mając miejsca do zaparkowania w zatoce, zatrzymują auto na pasie jezdni, wypuszczają dziecko i odjeżdżają, co stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Zdaniem interpelującego, byłego i nowego radnego Klimka, problem mogłaby rozwiązać znana na zachodzie i w wielu miejscach w kraju wyznaczona strefa postojowa Kiss and Ride. Jej zaletą jest to, że można zatrzymać się bez ryzyka w wyznaczonej części jezdni, spokojnie dać buziaka dzielnemu uczniowi i poczekać, aż wytaszczy z auta tornister i pójdzie na lekcję. Czas postoju jest ograniczony do 2 minut, więc wędrówka z pociechą do szatni pozostaje wykluczona, ale ten buziak osłodzi raczej tak drobną niedogodność. Zmiana ma nastąpić podczas najbliższego malowania ulic, więc wszystkim kierowcom zalecamy uważną obserwację tego fragmentu jezdni. Może się przecież okazać, że wczoraj było po staremu, a dzisiaj jest inaczej. Do końca kwietnia w newralgicznym miejscu staną znaki zakazu postoju z określeniem godzin obowiązywania zakazu w godzinach 7-16 i wydłużeniem czasu postoju do 2 minut. A więc dzieciaki, szykujcie buziaki!